Minister Janowski, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Na samym początku chcę wyrazić uznanie dla tych wszystkich osób, które się przyczyniły do powstania Krajowej Grupy Spożywczej. Jeszcze jako poseł mówiłem, że powinny powstawać narodowe grupy gospodarcze, czyli organizmy zdolne do konkurowania. Niestety, przykro powiedzieć, ale dopiero Krajowa Grupa Spożywcza jest takim zwiastunem, jutrzenką. I teraz jest pytanie, czy w tym składzie organizacyjnym i prawnym ona może prawidłowo funkcjonować? Mój pogląd z samego początku, który przedstawiałem decydentom, był taki, że każda z firm wchodząca w skład musi odpowiadać za siebie, ale ma być zarząd, który wspomaga, a jak trzeba, to do szpitala taką spółkę oddaje, żeby nabrała siły. Mówię tu obrazowo. Niestety stało się inaczej. Szanowni państwo, jako przykład taki podam, że jak była pierwsza wersja powstania Krajowej Grupy Spożywczej, to dziennikarze mnie pytali, panie, no ale jak to, stadnina koni w polskim cukrze? Ja mówię, oczywiste, bo konie cukier lubią. I proszę państwa, to jest takie, powiedziałbym, może humorystyczne, ale oddaje pewien klimat i koncepcję. Nie będę przedłużał, bo tutaj państwo wiecie, ile nas i mnie osobiście zdrowia, czyli kosztowało, żeby wywalczyć te 40% cukru na rynku. I tak powiem, kiedy byliśmy zaproszeni w 2001 roku do Londynu na posiedzenie tego stowarzyszenia cukrowniczego, notabene Polska do niego nie należała, to Peter Baron, przewodniczący, powiedział do nas: dziwię wam się, Polakom, że sprzedajecie kurę znoszącą złote jaja. Po lunchu, kiedy była już atmosfera taka bardziej luźna, podszedł do mnie, mówi: proszę pana, my Niemcy chcieliśmy przejąć 100% przemysłu cukrowniczego w Polsce. Mówił to szczerze. Ja wtedy się zorientowałem, że Peter Baron to nie jest Anglik, tylko Peter Baron, czyli Niemiec. Proszę państwa, nie chcę tu przywoływać innych dramatycznych naszych działań, ale powiem jedno. Jeżeli nie nastąpi konsolidacja, że tak powiem, organizmów w silne grupy, zdolne do konkurencji, to firmy zachodnie, które tu wpuściliśmy bezrozumnie i wielce szkodliwie, będą wyłuskiwać. Polakom co zostanie? Tak jak w handlu. Oni wzięli handele, a nam został szpadelek. I broń Boże, nie możemy dopuścić do tej sytuacji. Dlatego kończąc powiem tak. Mam wielką nadzieję, ale nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że powołany obecnie prezes Marek Zagórski jest w tej chwili najlepiej przygotowaną osobą, by kierować tym trudnym organizmem. I życzę jemu i wszystkim jego współpracownikom, żeby po prostu zostawili po sobie ślad prawdziwie gospodarskiego działania dla dobra Rzeczypospolitej. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi.